jak bardzo zróżnicowany jest świat naczelnych. Świadczą te tutaj zwierzaki, które są wokół mnie. To przedstawiciele trzech różnych gatunków naczelnych. Lemury należą do tego samego rzędu ssaków naczelnych, co człowiek. Wari prowadzą nadrzewny tryb życia, a ich wspaniale wykształcone kończyny z przeciwstawnym kciukiem pozwalają na wykonywanie wielu precyzyjnych czynności, podobnie jak my, naszymi rękoma. Pokaż łapkę. Tak, pokaż. No. Rozłożymy. Dłonie wari są bardzo wyspecjalizowane do wykonywania różnych, bardzo nawet skomplikowanych czynności. Odżywiają się posługując rękoma. Małpa małpie nierówna. Na przykładzie tych dwóch gatunków chciałem Państwu pokazać, jak różnorodny, jak bardzo zróżnicowany jest świat małp. Nie muszę chyba wspominać, że małpy należą do tego samego rzędu ssaków naczelnych, do którego należą lemury i człowiek. Jednak człowiek, podobnie jak szympanse, goryle i orangutany, należy do rodziny małp wąskonosych. Natomiast te dwa gatunki małp, które tu prezentuję, należą do małp szerokonosych. Przedstawiciele tych dwóch gatunków są najczęściej trzymani w naszych domach jako pupile. Są bardzo zróżnicowane, choć obie małpki zaliczamy do tych małych, to kapucynka dorasta do wagi około 3,5 kg. Natomiast ta tutaj tamarynka, prawdopodobnie jej waga nie przekroczy 350 do 500 gramów. Tamaryna jest tak zwanym pazurkowcem, to znaczy na jej palcach nie ma jak u innych małp, u nas ludzi paznokcia, ale pazury, które umożliwiają im szybkie poruszanie się w koronach drzew i chwytanie zwinnych owadów, które stanowią bardzo znaczną część ich diety. Natomiast palce kapucynki są zakończone tak jak u nas ludzi paznokciami. Jak słychać, wydają różne dźwięki, ale jak widać, nieźle się z sobą komunikują. Tak więc pomimo, że bardzo się między sobą różnimy, to jednak my, ssaki naczelne, mamy wiele wspólnych cech i wiele nas łączy.